Ahoj! Mateusz SS8 z tej strony i kolejny odcinek zagrajmy w One Piece Maboroshi no Grand Line Bokenki. I muszę przeprosić na początku wszystkich, którzy czekali na ten odcinek w niedzielę. Były to rozgrywki MSI. Oglądam. Więc nie bardzo mam czas na nagrywanie w niedzielę. Musicie niestety przywyknąć. W każdym razie o to co tu mamy. Błon! Luffy zainteresował się tym odgłosem. Oku do hode. Koega z Uzo. I temim Hasho. No właśnie, mieliśmy tu schody na górę. A tu kogo mamy? No pięknie! Jeden z przeciwników to dziewczyna! Który? Ten w okularach? Pewnie nie. No dobra. Kolier mocniej zaboli. No dobra, Luffy może uderzyć dziewczynę z tego co wiem. Nami. Oczywiście musi sprowokować. Dobra, Sanji atakuje. No, gość mocno obezwał. No. Jak Luffy mógł nie trafić dziewczyny? Oho, Sanji zaraz padnie. Teraz przydałoby się go uleczyć. Na bogato to zrobię. Luffy tym razem niech... Albo dobra, jeszcze raz. Uff. Na szczęście w Luffy'ego wystrzeliła. Przez to Sanji miał jak się uleczyć. No, prawie padła. I już po niej. Dobra. Sanji już wytrzyma. I załatwieni. 11 doświadczenia za takich twardzieli. O. Tu nie byłem. Tylko co pamiętam. Aha, dalej nie ma drogi. No dobra. Sanji zakochuje się w kobiecie. Ale faceta bić może.
Dobra, przywabił mu. Ale Rufi trafił mocno. Na szczęście Zoro może uderzyć dziewczynę. A Sanji oczywiście oddaje. Może nie tak mocno jak powinien, ale... Cóż, i tak gościa już wykończy, tak. Co to był za papier? Dobra. Zanim tam wejdę... Uleczę drużynę. Uzo, to tyle wystarczy. Wystarczy mu 3 razy strzelę. Ale Rufiemu muszę 2. Co? Usopina mi nie potrzebują. Chyba jeszcze zmienię im ekwipunek. Na i fu. Szybkość Sanjiemu spadła. Hazusu. O, Sanji traci na szybkości. Kaizoku. No, obrona wzrosła. Dobrze. Gantai. Bandana. Kusari Katabira. Gomu no Yoro. Sugu i Sandaru. Dobra. Takageta. I tu.
No dobra. Z tym powinien wytrzymać. Wchodzimy. Ho. To chyba znaczy, że nie wejdziemy tu. Czy musimy wrócić? I na górę. Aha. Tu mamy pokój. Tu nie wejdziemy, ale Usopp. Usopp też mówi, że odpuszczamy. Tu otwarte drzwi. Skoro nie możemy iść gdzie indziej, wchodzimy. O! Dobra, już podnieśliśmy, to wracamy. I tu nie mamy nic poza tą walką. Niedobrze, dwie kobiety! Mam nadzieję, że Sanji nie straci tym razem tyle życia. Inżyniera lepiej załatwić najpierw. Kiedy zostaną same kobiety, rozważę zastąpienie Sanjiego przez Nami. No. Inżynier wyeliminowany. O! Jest... Są tylko trzy. O, tylko trzech przeciwników, jak miło. Dobra. Sanjiego zastąpi Nami. Ale najpierw Usopp strzela znowu. Wow! Ale papiery! To bolało. Ale Luffy już się zajmie. Szkoda, że nie przewidziałem, że Usopp wyeliminuje. Ani że ona uniknie. Chociaż z mieczem będzie miała kłopot. No. To bolało. I tak ją już wykończę. I kuzo! No. Wyleciała. To był kryt. I załoga awansowała. Tylko nie Sanji i nie Luffy. O-o.
Aha. Czyli to jest dziura. Tu potrzebujemy klucza, tak? To też się znajdzie. Po walce z tą dwójką. I Sanji nie może tu walczyć. Chyba, że przeciwko kobiecie. Chyba, że przeciwko chłopowi go napuszczę. Ale Luffy nie ma już energii. No nic, wykorzystam go do wyeliminowania kobiety. Ikuzo! No prawie padła po tym jednym ataku. Mam nadzieję, że dokończysz robotę, Zoro. No i dokończył. Oho, oddał. Usopp wkracza. No nieźle, wyeliminowany przez strzelca. Szkoda tylko, że doświadczenie tak słabe. Szkoda tylko, że tak mało doświadczenia za tak trudną walkę. Zoro ma, Sanji ma, Luffy. A co się będę pieścił? Tyle wystarczy. No. O, tu. O. Tu. Klucz. Czyli tu nie wejdziemy. No pięknie. To tu mieliśmy się udać. Dwa razy w tę samą dziurę nie wpadnę. Tu na szczęście nie ma dziury. Ta podłoga mnie coś kości. Muszę upewnić się, że moja załoga to przetrwa. Nami miałaby kłopoty. No. Spadamy.
To Ryuji. Smok. Wzięli go. Trzymają go tu. Masu. Luffy się zdenerwował. Tak też myślałem, że będzie tu walka. Choji i Sanji. Nieźle. Słyszałem, że mangacy Oda i Kishimoto szanują się. I Sanji miał mieć na imię Naruto, ale kiedy do Ody dotarła informacja, że Kishimoto dał to imię siódmemu Hokage, to oczywiście zmienił imię Sanjiemu na to, co mamy obecnie, czyli Sanji. I tak zostało do tej pory. O ile jednak Naruto dostał imię po rybnym ciasteczku dodawanym do ramenu, to w przypadku Naruto, to w przypadku Sanjiego, imię Naruto miało być po zakręcu swojego własnej zakręconej brwi. No, walczymy z tym gościem. Do kuri. Będzie bitka. Mam nadzieję, że uda wam się trafić. Bo nie mogę wrócić. Wiecie, gra wykrzaczy się znowu. Jeśli zapiszę z poziomu emulatora, po czym wczytam, jak coś nie wyjdzie. W każdym razie Rufiemu adrenalina skoczyła. I walczymy z tymi gośćmi. No pięknie. Trzeba będzie trochę dostać po mordzie. Na szczęście Sanji nie musi czekać tak długo. Z drugiej strony oni mocno biją, więc... It's raping time! No właśnie. Może osiłka powinienem. No. Mocno dostał. Niestety Luffy też. No. Na szczęście powinien się wyleczyć wkrótce. No, ten już śpi. Dobra, Luffy powinien mieć jeszcze dość adrenaliny. Żeby uspić tego szermierza. Na szczęście ciosy mało go bolą. Gorzej z ostrzami. No, jednego się pozbyłem. No.
Wtedy już śpi. O! Nieźle! Luffy zjadł mięso i odzyskał siły. No to kończę robotę. To powinno wystarczyć. O, Usopp wszedł. I o ile w platformówce Usopp był bezużyteczny przeciwko bossom, chyba że ci wezwali ludzi. Bo mógł w ludzi strzelać, a bossa nie trafiać. No, i ostatni atak Luffy'ego. Jak to mogło się stać, że nie trafił? No nic. Sanji będzie uderzał odwetowo. Ten osiłek to jest twardziel. Na szczęście zaraz padnie. Kto go wyśle? Na wieczne kanikuły? Oczywiście Zoro! Nieźle. I tym razem cała drużyna wygrała walkę. Koizuna! Tsuyoi Oizam Asu. No właśnie, pokonani. Dobra, co my tu mamy? No. Wypuszczamy smoka, tak? Oho. Chyba statek rusza dalej. A nie, to smok się obudził. On! Luffy przywitał się ze smokiem. Ten chyba próbuje uciec. O. O. Skoro mamy klucz, to możemy iść dalej, co? Dobra. No to ruszamy. Tu oczywiście nic nie było. A, to pokój. A, to pokój. Ten pokój był. Niedobrze, Sanji znowu śpi. No dobra. Mam trochę... Mam Tatsubaki, więc... To powinno pomóc. Sanji niestety musi użyć Colliera. Niestety jest on słaby, kiedy... Niestety Sanji jest żałośnie słaby, kiedy... Jego... Kiedy celem jego ataku jest dziewczyna.
Niestety, kiedy celem ataku w San Diego jest dziewczyna, to uderza on żałośnie słabo. Na szczęście z facetami nie ma tego problemu. No dobra, Luffy chybił, ale... No właśnie. Zoro trafił. Nie. Dobił je już normalnie. Aha, obronę. To jest obrona. No. Jedna dziewczyna wyeliminowana. Druga też. Postanowiłem nie zmieniać drużyny. Tym razem doświadczenia jest więcej. Aha, już wiem, gdzie jestem. Nie mogłem się spodziewać, że tu są. No właśnie. No pięknie, Sanji znowu się zakochał. To powinno zadziałać. No proszę. No. I nie wiem, po co używam tu Tatsumaki. Co wziąłem Tatsumaki. Chyba tylko dlatego, że nie przewidziałem, że tak szybko zostanie jeden przeciwnik. Ani że Zoro chybi. No. Czysto. Te 11 punktów doświadczenia zawsze się przyda. Szczególnie Sanjiemu. Dobra. Tu nie mamy nic. Tu są otwarte drzwi. Aha, tu byliśmy. Czyli wracamy. Zapomniałem, że tu schodzimy w dół. I Sanji znowu zakochany. A wiecie, co to oznacza, prawda? Na szczęście Luffy jeszcze ma jak ich bombardować. Niestety na powaleniu chłopa, walka San Diego tu się kończy. Niestety, ale Sanji ma to do siebie, że dziewczyn nie bije. Na szczęście Luffy i reszta nie ma tego ograniczenia. Nie mają tego ograniczenia. No. Dobra, Sanji i tak zaatakował, kogo powinien. Ta muzyka jest fajna, nie sądzicie?
zestarzała się jak wino. Wchodzimy. Tak? To są lokposy. O, miewasz przyszedł. No i mamy z nim walkę. Zdaje się, że on nam nie odpuści. No to musimy się z nim zmierzyć. Ale tym razem chyba nie zaryzykuję, że zdemolujemy mu statek. W końcu jesteśmy na morzu, więc gość nie może... Więc jeśli Rufi zdemoluje statek, to... Cóż, do najbliższego doku daleko. Chyba, że zamierza popłynąć do Pokoriego, ale... Pokori... zniknął. Shushuyoku. Niedobrze to wygląda. Mirage chyba... Pewnie nie walczymy z Mirage'em, a z widmami. To może być ciężka walka. Nie mówię, że ją przejdę. No. Bariera, tak? O. Usopp też. Usopp śmieje się. Nie wiem, czy to dlatego, że... a go ten sam akt... Nie wiem, czy jego akt... To dlatego, że jego aktor gra Inuyasha, czy... Ona tak napisał Usoppa. Oho. Co się stało? No, Mirage się zdenerwował. A Usopp dalej się śmieje. Czyżby Usopp chciał sprowokować Mirage'a, żeby ten osobiście walczył? No to mu się nie udało. No właśnie. Mam nadzieję, że adrenaliny mimo to wystarczy na nich. Bo wolałbym nie obrywać w tej walce za dużo. No, na szczęście Rufiemu adrenalina skoczyła. Mam nadzieję, że to porządny zapas. Dobra. I jeszcze podnosi! Dobrze. Szkoda, że... No pięknie. Że nie mamy nami. Sanjim nie mogę niestety.
Sanji niestety nie mogę atakować. Dobry cel wybrałem. A Zoro uniknął. A Zoro miał jeszcze swój unik. No. To był bolesny atak. Luffy zaraz ogłuszy swojego sobowtóra. No. Jeden wyłączony. Mam nadzieję, że na długo. Bo Zoro atakuje wszystkich. Dobra. No pięknie, już za mało adrenaliny. No nic. Luffy atakuje wszystkich tym razem. Fajnie, że Nami ładuje mu adrenalinę. Gdyby tylko Sanji jeszcze tak mocno nie obrywał. No. No. Jeden wyleciał. O, wchodzi Zoro. A Sanji eliminuje Luffy'ego. Albo nie. Na szczęście Luffy może bić wszystkich. O, Usopp wszedł. Wyeliminuje kogoś, prawda? Nie. Strzelił Luffy'ego. A Zoro jest słaby przeciwko kijom. No. I ostatni atak Luffy'ego. No. I został sobowtór Usoppa. Tego już tak załatwię. Tego załatwię już bez ogłuszania. Zwłaszcza, że Luffy nie ma już energii, by ogłuszać. No. Sanjiego Usopp tu zastąpi już. Chyba, że wykończy tego. Dobra. Poprzednim razem, jak toczyłem tę walkę, to straciłem prawie wszystkich.
sobowtóry pokonane. Nie aż zdenerwowany. Hanami! Wcale. No właśnie, pokonaliśmy go. Arabasta. Rok Etenal posto Arabasty odzyskany. W porządku. A Mirasz, co teraz? No. No właśnie, z Mirażem to już chyba nie będziemy walczyć. Oczywiście, Luffy dalej jest wściekły. I ten śmiech Miraża, jakby nie wiedział, jaki Luffy jest niebezpieczny. Na szczęście Luffy się czymś zainteresował, nim ruszył do szarży. No Mirasz, mów. O. Kini kub. A ne? No właśnie. Wakarane, Ede i... Kirabada. No właśnie, zniknął. I co teraz? Kagi. Klucz, tak? Dobrze, że zdecydowałem się tu połazić. No. Ten pokój już odhaczony. Nie sądzę, żeby był tu inny. I tu już byliśmy. Czyli czeka nas ostateczna walka. Ale tę jednak zostawię wam na następny odcinek Mabotoshi no Grand Line Book. No, ostatni odcinek One Piece, Mabotoshi no Grand Line Bokenki. A do czasu wyjścia tego odcinka trzymajcie się wszyscy chłodno. Oglądajcie też inne filmy na moim kanale. I na razie! Mateusz SSJ8 żegna was wszystkich. Cześć!